Elon wszystkim, chciałem wam pokazać szybko, jak kupić tutaj noda. Ogólnie, aby takiego noda zakupić, wystarczy oczywiście przejść tutaj na stronę. Otworzy nam się taka strona, logujemy się naszym portfelem. Po prawej u góry portfel powinien być zalogowany. Mamy informację, że możemy kupić właśnie tutaj tego noda za $700. Aktualnie 585 nodów zostało sprzedanych. Klikamy tutaj buy for, wyświetli się mój kod, także dzięki, jeśli z tego skorzystacie. No i tutaj mamy opcję wyboru. Mamy opcję płatności Ethereum, potem mamy Arbitrum, jak i BNB. Oczywiście płacimy tutaj w USDT. Jeżeli byśmy chcieli otrzymać naszego noda na inny adres, no to wtedy tutaj zaznaczamy to i podajemy adres, na który chcielibyśmy takiego noda otrzymać. Oczywiście tutaj, żeby zakupić właśnie noda, trzeba kliknąć Approve, czyli teraz zrobić approve'a na danej sieci. Potwierdzamy wszystkie właśnie tutaj czynności. Następnie nasz nod pojawi się tutaj w dashboardzie. Tak jak widzicie, aktualnie 358 nodów jest aktywnych. My przechodzimy tutaj do My Nodes. Tutaj pojawi się właśnie nasz node. I teraz, żeby go aktywować, musimy dać tutaj delegate, bo jeśli nie wydelegujemy naszego noda, no to on nie będzie zarabiać tokenów. Także pamiętajcie, aby wydelegować tego noda, żeby on wystartował i zaczął nam zarabiać tokeny, no to jest potrzebne około 2-3 godziny i dopiero później będzie te tokeny nam generować. Tutaj macie zakładkę referral, macie możliwość oczywiście wygenerowania swojego kodu partnerskiego. Jak widać, tutaj dwie osoby z mojego kodu zakupiły właśnie takiego noda, więc mi akurat wpadło tutaj cashbacku $35, bo to jest 5%. Oczywiście później możecie sobie ten cashback wypłacić. Tak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o noda 0xVM. Także jeśli ktoś chce tutaj zaryzykować, bo tak to muszę ująć, no to może sobie tutaj ogarnąć i skorzystać z mojego kodu. Takiego noda możecie zakupić. A więcej informacji oczywiście tutaj znajdziecie na blogu. Oraz też nagrałem film w tematyce typowo tego noda. Także też tutaj podwieszę wam ten film, który nagrałem. Tam możecie sobie posłuchać, co mam do powiedzenia. To by było tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, jeśli używacie mojego kodu. Możecie to potraktować jako oczywiście współpracę, reklamę. No i tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.